Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej mojej prezentacji dotyczącej rynku Forex, a dokładnie złota oraz euro-dolara. Czyli tak, stwierdziło się to, co mówiłem poprzednio, czyli jeszcze troszeczkę to dobiło do dołu. Tak jak mówiłem, wspominałem o tych wartościach. No wiadomo, że dobrze by było wyjść troszeczkę prędzej z tego względu, że no tam nie można nigdy dopiąć szczegółów, czyli tam, że akurat w tym momencie, w którym ma być, ale no mniej więcej tak jak mówiłem, że mówiłem 60, coś koło tego i tak jak widzimy, tak się stało i rozpoczęła się korekta, o której mówiłem. Dlatego, dlaczego nagrywam dzisiaj ten film? Ostro idzie w górę, jutro jest piątek, realizacja zysków też będzie rosło w górę, może nawet dojść do wartości 1100, tak? Nawet może dojść do 1110, no ale wolałbym już wyjść przy 1100 z zyskiem i po prostu miło zacząć weekend. No ja oczywiście mam pozycje obstawione, powolutku gram z zabezpieczeniem, nie chcę popełniać błędów z przeszłości, żeby polecić na pieniądze. No szybka kasa do zarobienia, dlatego naprawdę mówię, pozycja na wzrost, jest dalej korekta, tendencja wzrostowa. Potrwa to do świąt Bożego Narodzenia, że tak powiem. A później już będzie spadało ostro w dół, już to będą takie topnięcia, że naprawdę warto przy 1100 wartości już wchodzić na spadki, tak? Bo to jeszcze sięgnie 1110 maksymalnie, no tam może 1120 to już jest maksimum nad maksimumami, to już takie jest po prostu wyciągnięcie. Ale z zabezpieczeniem wejść już gdzieś koło 1100, 1115, 1110, te wartości, przy tych wartościach gdzieś, żeby już schodzić na spadek, tak? A teraz jest jeszcze możliwość, żeby wejść na wzrost i przy tamtych wartościach już najlepiej, tak jak mówiłem, przy 1100 wyjść. I to samo się dotyczy euro-dolara. Dalej trwa na euro-dolarze korekta po wystąpieniu Fed. Może to nawet dojść do 1,11, tak? Ja obstawiam, że gdzieś to będzie 1,10700, 1,10800. To są już takie wartości kluczowe, że tak powiem, gdzie też warto wejść na spadek, bo będzie to moment, w którym naprawdę można dobrze się usadzić, ulokować i za jakieś pół roku, rok naprawdę zrealizować zyski z fajnymi pieniędzmi. Tylko proszę pamiętać wiadomo o zabezpieczeniu, jeżeli chodzi o tam jakieś 2-3 oczka poślizgu, bo to różnie bywa, wiadomo, to jest giełda, to często wchodzą też w grę komputery i tak dalej, także no jest na dana wartość 1073, tak? No, obejrzyjcie ten film i naprawdę, który dzisiaj jest czwartek, 10 grudzień. Dzisiaj jest czwartek, 10 grudzień, godzina 13:55. Zaraz wrzucam ten film na YouTube. Zobaczycie jutro, że będzie wartość na złocie powyżej, albo no powyżej, ja obstawiam, że dojdzie, jutro już dojdzie do 1,100. I bo to już jest piątek, nawet dzisiaj już zacznie iść, albo ewentualnie jutro będzie to szło, ale tak czy siak do końca tygodnia 1,100 będzie. Także proszę analizować i w tamtych momentach gdzieś już wchodzić na spadki. Naprawdę, jak na razie to, co mówiłem, wszystko się sprawdza i warto słuchać i po prostu trzymać gdzieś tam ten limit, margines i obracać tymi pieniążkami. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego weekendu życzę.